Witamy w kolejnym odcinku Na Gorąco. Krystian Blank. Przemysław Gawin. Dzisiaj Drutek z Bytowia przegrała z Legią Warszawa 1-3. Ten mecz miał różne oblicze, no ale ten fakt, rezultat jest niekorzystny przed rewanżem na Łazienkowski. Dokładnie, no dzisiaj zapytany o to na konferencji prasowej trener Rafał Wójcik, no raczej trudno jest mu odpowiedzieć co innego niż to, że no powalczymy oczywiście, postaramy się powalczyć, no ale o korzystny rezultat, o awans do półfinału, no będzie naprawdę bardzo, bardzo ciężko. No, na pewno nie można odmówić w dzisiejszym spotkaniu tutaj zbytowi walki, bo tutaj w kilku sytuacjach, szczególnie w drugiej połowie, naprawdę pokazali się z bardzo dobrej strony, naprawdę w kilku sytuacjach zagrali bardzo ładną piłkę, ale... A zwłaszcza w drugiej połowie, prawda? Tak, bo przed przerwą jeszcze to tak nie wyglądało, ale być może też trochę zbyt duży respekt był w pierwszej części spotkania, może ze zbyt dużym respektem do rywala wyszła Drutek z Bytowia w pierwszej części spotkania, ale w drugiej to wyglądało zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. No szkoda tej ostatniej sytuacji z końcówki spotkania, kiedy no prosty błąd indywidualny, zresztą jak dużo się takich dzisiaj zdarzało, ale... Wszystkie błędy praktycznie są indywidualne, jeśli chodzi o stracone bramki. No tak, no właśnie żal tej ostatniej bramki, że Wolski gdzieś no nie najlepiej zagrał, przejął to Sadiku i Strzelił do bramki, pokonał Mateusza Oszmańca. No i to 3-1 to jeszcze sprawia taki wynik, który no bardzo trudno będzie odrobić, szczególnie że gramy na wyjeździe, szczególnie że gramy no przy Łazienkowskiej. No ten mecz w ogóle bardzo źle się rozpoczął, tak? Bo pierwsze można powiedzieć prostopadła piłka, tam chyba nie dał rady przeciąć jej Fran González. No i prowadzenie bardzo, bardzo szybko za sprawą Armando Sadiku. No nie lubię tego określenia, ale troszeczkę tak było, że ten mecz został ustawiony przez tę bramkę na początku spotkania. No na pewno bardzo duża szkoda, że tutaj tak szybko Bytowia straciła tę bramkę. Bo ciekawe, jak to by się potoczyło, gdyby ta bramka tak szybko nie padła, gdyby gdzieś udało się utrzymać ten remis, bezmarkowy remis nieco dłużej niż te kilka minut po rozpoczęciu meczu, no, ale myślę, że no, Legia pokazała, że jest no, lepszym jak na razie przynajmniej zespołem od Drutek z Bytowi. Widać było trochę taką większą umiejętności po stronie warszawskiej Legii, no, ale tego się spodziewaliśmy dzisiaj w tym meczu, że no, jednak to Legia będzie w tym spotkaniu dominować, ale też tej dominacji nie było aż tak wiele. Myślę, że Bytowia postawiła trudne warunki, ale też Legia mądrze zagrała to spotkanie, bo nie napadła tak od samego początku. No, co prawda strzeliła bramkę, ale później, kiedy ta bramka padła, to trochę uspokoili nieco grę, no i gdzieś kontrolowali to spotkanie i strzelili potem następną bramkę i to już bardzo, bardzo, bardzo komfortowy sposób mogli grać w kolejnych minutach. Bytowia dała radę strzelić bramkę, może powiedzieć, do szatni kontaktową. Potem ta druga połowa była bardzo wyrównana. No i ta 67, 8 minuta, już nie wiemy do końca, która to była, ale no, stało się coś, co na pewno stać się nie powinno. Taki blackout i, no i nastała ciemność w Bytowie. No i tak się zastanawiam, że to troszeczkę jest taki wstyd dla nas, prawda? Bo przyjeżdża Legia i takie dziwne rzeczy się dzieją właśnie, kiedy mamy 1/4 finału Pucharu Polski. No takie coś raczej nie powinno się wydarzyć na tym poziomie. Można się zapytać, dlaczego akurat w tym spotkaniu? Tyle spotkań było wcześniej, przy żadnym innym to się nie zdarzyło. Akurat w spotkaniu z Legią taka no, nieszczęśliwa sytuacja się zdarzyła. No na pewno nie jest to... Chluba. No nie jest to dobre dla organizatora tego spotkania, dla miasta, że w taki sposób to wyglądało. Gdzieś też no, w telewizji przecież to spotkanie było transmitowane. No zaboczyło to trochę setek ludzi w Polsce, bo no, nie powinno coś takiego się zdarzyć, to na pewno, no, nie powinno światło gasnąć w czasie spotkania. Na pewno jest to coś, co nie powinno się zdarzyć, no i myślę, że nad tym trzeba było popracować, nad tym, aby no, gdzieś ten stadion jednak trochę nad stadionem samym popracować, nad tym, nad jego infrastrukturą, nad tym, co my tutaj mamy, bo potem mamy takie kwiatki jak to dzisiejsze zgaszenie światła, no i tutaj można taki apel do miasta wystosować, aby nieco bardziej zajęło się tym stadionem, bo to jest troszeczkę przykre, że takie rzeczy dzieją się w takich ważnych przecież dla naszego miasta też meczach, jak to spotkanie z Legią Warszawa, bo to nie jest tylko promocja klubu, promocja Drutek z Bytowia, ale też promocja samego miasta, no bo przecież też o samym Bytowie mówi się no bardzo dużo przy okazji takich spotkań. Zastanawiam się, jakby to wyglądało, gdyby te światła nie zgasły, bo nie wiem, na ile to miało wpływ na tę końcówkę. To było też rozważane przez trenera Wójcika na konferencji. Fakt jest jeden, że
Tak samo jak ten Wojciech powiedział, ja też nie pamiętam, kiedy Janusz Rudykowski 3 razy próbował ze Sansa. No był nawet bardzo blisko, tak? Zwłaszcza kiedy obronił Radosław Ciężniak, ale to pokazuje, że to był troszeczkę inny dla Janusza Rudykowskiego, który raczej nie mógł wiele zrobić w polu karnym, ale miał tych więcej okazji za to przed szesnastką. No tak, tutaj już Janusz Rudykowski nie mógł tak często robić tego, co lubi najbardziej, czyli gdzieś przepychać się z obrońcami w polu karnym rywala. Naprawdę można go pochwalić za ten występ, bo zagrał w kilku sytuacjach naprawdę fajnie. Naprawdę niezłymi strzałami też się popisał w paru sytuacjach. Dzisiaj też ścieżka kilka razy ładnie interweniowała, między innymi po strzałach Janusza Surdykowskiego. No szkoda, że żadna z tych jego piłek nie padła do siatki, bo naprawdę dzisiaj Surdykowski był bardzo, bardzo blisko tego, aby zdobyć bramkę. No szkoda, no też gdyby na przykład padła bramka na 2-2, to byśmy mieli no, ma taką małą sensację, bo doprowadzić z wyniku 0-2 do z Legią Warszawa do 2-2, to by było naprawdę coś fajnego. No ale szkoda, że to się nie udało, bo Surdykowski miał taką fajną sytuację, ale to mu się nie udało zdobyć bramki. No, ale ogólnie jego występ można ocenić raczej na plus, jak na tle, no nie pierwszoligowca, ale przecież mistrza Polski. Co mnie troszkę boi, to tutaj, że jednak straciliśmy bramki nie po fajnej grze Legii. Spada, ona pokazała lepszą klasę i pewnie wygrała za zasłużenie, ale martwią te indywidualne błędy, tak? Trener też Wójcik mówił, że te bramki praktycznie sami sobie strzeliliśmy. No i tak to chyba trzeba podsumowywać, bo za dużo tych indywidualnych błędów. Dzisiaj co prawda Bartosz Wolski, ale to też są błędy robione przez doświadczonych zawodników. Tych jest zdecydowanie za dużo w ostatnich czasach. No teraz musimy chyba szybko się przestawić na tę z tej pucharowej potyczki na mecz ligowy, bo za 3 dni przyjeżdża Stal Mielec, no i wiadomo, że nasza sytuacja w tabeli jest troszeczkę coraz gorsza, bo my od miesiąca nie potrafimy wygrać żadnego spotkania, no i w końcu trzeba będzie ten krok zwycięski postawić. No tak, tak, zdecydowanie tutaj trzeba powalczyć w tym najbliższym spotkaniu ze Stalą Mielec. No ostatnie spotkanie ze Stalą Mielec, pamiętamy, ponieważ został zwolniony trener Tomasz Kafarski, także dosyć niemiłe dla tego szkoleniowca były to okoliczności. To są trudne mecze ze Stalą Mielec, naprawdę Bytomia ma problemy w tych spotkaniach, bardzo trudny rywal też. No myślę, że Puchar Polski to jest fajna przygoda, ale raczej trzeba to traktować właśnie jako myślę przygodę, a skupić się w dużej mierze też na lidze, bo jednak Liga też jest bardzo ważna, aby ten pierwszy poziom rozgrywkowy utrzymać, bo tam są niewielkie różnice pomiędzy zespołami w tabeli. Tak naprawdę można jeden mecz przegrać, jeden mecz wygrać i może być to różnica kilku miejsc w górę albo w dół. Także potem trzeba nad tym, nad ligą popracować, w końcu zdobyć komplet punktów, bo to jest coś, czego nam bardzo, bardzo brakuje. Natomiast no, jak mówisz o tych indywidualnych błędach, to ja naprawdę nie wiem, z czego one wynikają. Przecież to są bardzo doświadczeni zawodnicy, którzy rozegrali, no przecież Michał Stasiak to jest zawodnik, który nawet w reprezentacji Polski zagrał, także no... Mistrz Polski, tak, także no coś w tym swoim CV piłkarskim ma zapisane. Także no to nie są zawodnicy jacyś tam z przypadku, młodzi, juniorzy, tylko to są zawodnicy, którzy naprawdę swoje już rozegrali. No nie wiem, czego im brakuje. Może koncentracji w niektórych sytuacjach, tak myślę, a co ty myślisz o tym? Bo ja jakieś takiej recepty na to, czy jakiegoś takiego powodu, dlaczego tak oni się zachowują, jakoś nie mogę znaleźć. Tak myślę, że też trener Wójcik spytany o to przeze mnie na konferencji też jakoś tak nie mógł do końca znaleźć takiej dobrej recepty na to i no naprawdę to trudno. Jak trener nie wie, to my chyba tym bardziej, prawda? Więc z takim chyba... A może właśnie zauważyłeś, z czego trener Wójcik nie zauważył? Nie, aż takich zdolności, w ogóle żadnych zdolności trenerskich nie mam, więc nie będę się ale na ten temat nie, wypowiadał. Nie sprawdzałeś się ze swojej zdolności trenerskich. No nie sprawdzałem, no, może kiedyś przyjdzie na to czas. My się trochę śmiejemy, ale na pewno jest nam trochę jednak przykro z tego, że no mogło być troszeczkę lepiej. No zwłaszcza chociaż od Bayern nie byłoby aż tak źle. Ale jednak. Ja jestem mimo wszystko zadowolony, że no zagraliśmy. Prawda, bo to jest, była ta walka, było widać agresję, było widać, że to jest drutok z Bytomia, dla której przychodzimy na mecze i to po raz kolejny pokazała, że chyba warto. Tak, no i też nie przestraszyła się mistrza Polski właśnie przez znaczną część spotkania. To nie był... Nie było spotkania jakieś bojaźliwe, gdzie Bytowia wyszłaby, no może początek tego meczu był taki, że Bytowia faktycznie jakby z dużym respektem wyszła, ale z czasem, no to czasami nawet było tak, że przy rzutach rożnych dla Legii Warszawa gdzieś bardzo wysoko byli zawodnicy drutych z Bytowia ustawieni z taką możliwością, żeby wyjść z kontrą i skontrować Legię, także no na pewno nie była to gra bojaźliwa, myślę też, że w kilku sytuacjach naprawdę Bytowia się bardzo dobrze pokazała i no, bo więcej takich meczów, no z lepszym rezultatem, bo żadna porażka nie może cieszyć, ale no jednak brawa za postawę dla tego zespołu.
No to niech tak się stanie, że będzie ten lepszy wynik już w sobotę, a za dzisiaj dziękuję już Państwu. Krystian Bank oraz Przemysł Gawin. Do zobaczenia.